Cześć wszystkim i witam was ponownie w Twierdzy HD i kampanii Destroyera. Po długiej przerwie wracamy do rozgrywek z tej pięknej kampanii stworzonej właśnie przez jednego z moich widzów. Moi drodzy, misja Usła Pozorant jest to jedna z ostatnich misji, ponieważ misji mamy łącznie 10. Mamy za zadanie osiągnąć ludność liczącą 84 osoby, zgromadzić złoto w ilości 2500, zgromadzić piwo w liczbie 80, zgromadzić chleb w liczbie 625 bochenków oraz uzyskać poziom konsumujących piwo na poziomie 100%. Mamy oczywiście czas do porażki, no i mamy opis misji. Zdaniem twoich oficerów nastał odpowiedni czas na przejęcie inicjatywy i przepuszczenie ofensywy w kierunku zgrabionych przez Depusa ziem. Od ostatniej potyczki z nieprzyjacielem minął prawie rok. Twoi żołnierze są wytrenowani i gotowi do wznowienia wojny, zaś szpiedzy donoszą, że do fortecy wroga docierają zapasy na zimę. To podsunął ci pewien pomysł, który postanowiłeś wcielić w życie. Znakomita akcja twoich ludzi zaskutkowała porwaniem rządcy wsi, która dostarczała zaopatrzenie do twierdzy. Teraz podstawiony za rządcę Pozorant musi obrabować skarbiec i zatruć piwo i żywność, która zostanie wysłana do spichlerzy twierdzy. Dwa podejście do misji i sukces równa się drugi wariant misji 9. Spoko. No dobra, moi drodzy, to przejdźmy do rozgrywki i zobaczmy, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Wybierz miejsce na spichlerz. Okej, no tak, wsadem się w tej części gry nie poruszamy. Mamy tutaj sporo terenów zielonych. Tutaj mam naszą siedzibę, sporo drewna, no to powiem wam tak, ten składzik zapasu przeniesiemy sobie gdzieś tutaj na środek albo w tę stronę, zobaczymy. Trzeba będzie wykarczować te wszystkie lasy oczywiście, żeby tutaj mieć, o jest kamień jeszcze i jest smoła, super, no to mamy z czego pozyskiwać złotko, jeżeli będzie oczywiście można sprzedawać. Drewna też jest sporo, także też bo może, można było go przehandlować troszkę. No dobra, postawmy spichlerz, bo ja wiem, może spichlerz postawmy sobie tej strony. Ile drewna mamy? Star 40. No to postawmy sobie może dwa sady. Może z dwie chatki łowczych, a za resztę drewienka puśćmy drwali. Drwali. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. 3 i z dwóch drwali tutaj powiedzmy. A też z trzech można. Dobra, starczy. Dwa drewna nam zostały, ale to kasujemy i zbudujmy sobie skład zapasów no, w tym miejscu. Myślę, że to będzie najrozsądniejsze. Dobra, coś w tym stylu. No i czekamy teraz na drewienko. Możemy zacząć pobierać podatki w ilości 6. Ze względu na to, że mam dużo żywności, dałem im jeszcze plus 4 do wydawania żywności. Zawsze trochę hajsu nam wpadnie. Pierwsze drewno wskakuje na skład. No to dobudujmy sobie tutaj sporą ilość drwali. Ile tam tego drewna nam zostało? O! Pożary! Oj, destroyerze. Cóż ja ci zrobiłem? Oj, znowu przyjdzie nam na drewno poczekać, a nie kupiliśmy, nie zbudowaliśmy zwykłych chatek. Nie starczy nam drewna. No nic, to zbudujmy jeszcze jedną chatkę drwala za drewno, które mamy. Poczekajmy na resztę i zbudujemy domek jakiś zaraz. Dobra, moi drodzy, drewno trafiło na skład. Budujemy sobie dwa domki. Przybywa nam mieszkańców. Póki co jeszcze sobie jakoś radzimy. Może dobudujmy jeszcze jeden sad i z dwie chatki dodatkowe łowczych w tym miejscu. No i trzeba by było zacząć pozyskiwać pszenicę i chmiel. Może tak, dwie farmy pszenicy i jedna farma chmielu. Na dzień dobry. Jak tam naszym zapasem drewna? Mamy tego drewna jeszcze trochę. Dobudujmy kilka chatek, bo to jeszcze nie jest koniec. Popularność spada. No dobra, to zmniejszmy podatki na czwóreczkę. Okej, i myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć budować jakieś studnie. Mamy trochę już kasy. Na pewno tutaj bym chciał studnie z dwie też, może trzy. No i dobra, jesteśmy spłukani, ale mamy chociaż zabezpieczenie przeciwpożarowe jakieś zrobione. Dobra, kolejne drewno, nie starczy nam na to niestety. No to poczekamy jeszcze chwilkę, może jakiś drwali dodatkowych tutaj gdzieś byśmy pobudowali. Zbudujemy sobie wreszcie targowisko i możemy jedną kopalnię, odkrywkę smoły. Co możemy sprzedawać? Kamień i smołę, idealnie. O, i żywność możemy też sprzedawać, spoko. Dobra, z żarciem trochę przystopujemy. Ludzie cię kochają, mój panie. Z żywności mam plus 1. No dobra, trzeba będzie pilnować popularności po prostu. Zbudowaliśmy kilka piekarni. Oczywiście pożar wybuchł.
Na szczęście studnie zacząłem w porę budować. Także myślę, że te pożary nie będą jakieś problematyczne, przynajmniej w chwili obecnej. Sady przeniosłem, tutaj pobudowałem sobie piekarnię. Okej, warto by było też zacząć budować pierwsze browary, moi drodzy. Nie. Oczywiście, to trzeba będzie... O, popularność nam spada. Złota stale rosną. Trzeba by było dokupić trochę żarcia. Dobra. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł mało pracowników, tak? No dobra, to dobudujmy teraz kilka domków. No i dobra, nasza osada się całkiem nieźle rozwija. Mamy już prawie połowę czasu. Z piwem stoimy tak sobie. Myślę, że wypadałoby dobudować jeszcze kilka browarów. No, tylko z ciasta przestrzeń i boję się tych pożarów strasznie. Jeśli mam być szczery. Spróbujmy sprzedać trochę kamienia. Spróbujmy sprzedać to. No i dobra, trochę nam doszło kolejnych... Wiadomość od twojego skryby. No właśnie. Zgaście to. Dobra, udało się. Opanowaliśmy ten pożar. Bardzo dobrze. Tu chyba jeszcze byśmy byli w stanie wcisnąć coś, także nie będę tam budować tego. Browary. No myślę, że tutaj jeszcze wejdą dwa. Super. Okej. No i myślę, że tutaj te chatki drwali zaraz sobie usuniemy i też przeciągniemy dalej nasze wszystkie budynki produkcyjne. W sumie to te sady jabłoni to już możemy stąd wywalić. Tutaj jeszcze drewno zbierają. Okej. Z pszenicą stoimy całkiem nieźle. No, zbiory będą zaraz, okej. Z chmielem stoimy nieźle, browarów mamy sporo. Dobra, te chatki drwala też stąd wywalam. Tak samo i te. Przenieśmy naszych drwali, nie wiem, tutaj, bo ja wiem. Okej, i tutaj trzeba było też studnie dobudować, bo tam się nam zrobiło gęsto. No, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. A, złoto się nam skończyło, no dobra. To teraz tak, więcej browarów, mój panie. Pracownicy się nam skończyli, no to pobudujmy domki w tym miejscu. Myślę, że to będzie okej. Z pszenicą się nie wyrabiają nasze młyny, no to trzeba dobudować jeszcze z dwa. Zróbmy to w ten sposób. Oczywiście złoto jest potrzebne. Sprzedajemy kamień, sprzedajemy smołę. Budujemy dwie kolejne studnie. Nawet tutaj też bym wybudował kilka studni kolejnych. Potrzeba więcej Dobra. Złota. Piekarni więcej jest nam potrzeba na pewno. Dobra, takie coś będzie musiało nam na razie wystarczyć. Czy spichlerz jeszcze tutaj zmieszczę w razie czego? Nie zmieszczę, tutaj będę musiał zbudować jakoś... Okej, chyba że tą studnię przestawię gdzie indziej. Zobaczymy, pomyślimy, pożyjemy, zobaczymy. Ze złotem nie jest źle, myślę, że ze złotem sobie poradzimy. Jakieś podateczki się wrzuci czy coś w tym stylu i będzie dobrze. Tutaj zostawimy sobie trochę miejsca na karczmy. Musimy zacząć odkładać też na nie... W sumie to tak, karczmy możemy zacząć budować bliżej tych studni może. Raz, 30, 60, usypiamy. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Dobra, tyle karczmy musi wystarczyć. Oczywiście trzeba będzie zabezpieczyć jakimiś studniami. Wiadomość od twojego skryby. No właśnie. Zgaszą? Zgasili. Dobra, już miałem burzyć. Raz... 2, 3, 4, 5, 6. Aj, nie starczyło. Brakło troszeczkę złota nam niestety. Ale kamień zaraz będziemy mieć na składzie. Ok. 57 mamy piwa w tej chwili. Spoko. Z pszenicą jest ok. A jak z żywnością stoimy? 360. Mało. Trzeba dobudować jeszcze piekarni. I to sporo. Wiecie co, może tych łowczych byśmy się już tutaj pozbyli. A zajęli tą przestrzeń piekarniami. Dobra, słuchajcie, pobudowane piekarnie, pobudowane studnie. Mam nadzieję, że to wystarczy. Naprawdę jest tego bardzo dużo. No, pożary, mam fobię, jeżeli chodzi o pożary, można tak to nazwać. Ciężka sprawa. No, generalnie wiele przeszliśmy z tymi pożarami w tej grze, także no, musicie sami sobie wyciągnąć wnioski, dlaczego Szkarłatny się tak boi ognia. Nie można tutaj tego zbudować. Tutaj żadnych studni nie ma, to niedobrze. Trzeba zacząć pobierać podatki, to szybko. 530 jednostek żywności, no to może zróbmy... Poczekajmy, aż ruszą te wszystkie karczmy.
Bo tak, ludność mamy, piwo praktycznie mamy, chleb praktycznie mamy. No to 100% szybko osiągniemy, no i z złotem zostanie nam tylko zabawa. Zróbmy może tak, dajmy w ten sposób, dajmy podatki na 4, popularność zaraz powinna się poprawić, jeszcze piwo dojdzie do tego, także będziemy pobierać większe podatki. W międzyczasie oczywiście sprzedajemy kamień i smołę. Może się nam uda to zrobić, słuchajcie, za pierwszym podejściem. Byłoby miło. To oczywiście te studnie muszę jeszcze poinwestować, bo to jest dla mnie zatrważające, jak to wygląda w tej grze, jak szybko te pożary niszczą nasze zamki, jak szybko je trawią. Tutaj nie ma żadnych studni. Dobra, już są. No i dobra, czekamy teraz na rozwój sytuacji dalszy. Tutaj jeszcze jedno studnie można wrzucić. O, dobra, mamy zatrudnienie 100% konsumpcji. Jest, chleba nie mamy, piwo uszczuplało, ale myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie ok. Zbieramy teraz kasę, ograniczamy wydawanie żywności, mam nadzieję, że zdążymy, wyrobimy się z pozyskaniem żywności. Pożar. Ugaszą to czy nie? Ugasili na szczęście, dobrze. Nie mamy żywności zbyt dużo. Możemy dokupić trochę pszenicy. Wiem, że kasa też nam jest potrzebna, ale to też jest bardzo ważne, dobra. No i co, czekamy. Ograniczyłem, moi drodzy, rozdawanie żywności. No, musiałem to zrobić. Podatki zdjęte, w tej chwili 1800 sztuk złota. Myślę, że dozbieramy jakimś cudem z tego, co mamy. Jeśli chodzi o żarcie, mamy połowę, bardzo mało czasu. Bardzo mało czasu do końca misji. No, co prawda dużo piekarni w tej chwili oddaje żywność do spichlerza. Z chmielem też nie stoimy jakoś dobrze, ale zobaczcie, tutaj mnóstwo browarów produkuje w tej chwili piwo. Myślę, że zdążymy. Ważne, żebyśmy się wyrobili z żywnością. Tutaj to muszę zburzyć chyba i dostawić jeszcze jeden spichlerz, moi drodzy. Bo się tam chyba to nie pomieści niestety. Dobra, jak tam z kamieniem? 2000. Okej. Okay. Bardzo mało czasu mu zostało. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. 100 chleba potrzebujemy. Dobra, moi drodzy, chyba to mamy. Podateczki zaczynam pobierać, żywności nie wydaje. Popularność minus 12. Dajmy im na 4. Ludzie bardzo ciebie cenią. Info. Zwycięstwo. Udało się. Wow. Dobra, poziom gry 5000, 2 miesiące wcześniej. Tylko 2 miesiące nam zostały, wow. No i 14 piwa dodatkowo, super, 113 chleba dodatkowo, to jest kolejne, są kolejne punkciki, 90 sztuk złota dodatkowo, super, no i dodatkowa ludność 120, też płynęło, 6115, wynik końcowy. Moi drodzy, fajna misja ekonomiczna, duże wyzwanie, te pożary na pewno by były problematyczne. Moi drodzy, to tyle z mojej strony na dziś, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Twierdzy HD i kampanii Destroyera. Cześć! Out of the west their fortunes for to cry. These three men made a solemn vow, John Barleycorn.